Fabian Drzyzga po wygranej 3-0 z Macedończykami. Zakończyliście już turniej w Lublanie, zakończyliście kwalifikacje do Mistrzostw Europy. Biało-Czerwoni na pewno w przyszłym roku wystąpią w tym turnieju. Pytałem wczoraj twoich kolegów, czy było takie uczucie ulgi. Jak ty się czujesz po tym turnieju i po tym, że ten awans już jest pewny? Nie, bo nawet nie wiem, czy w którymś momencie był zagrożony ten awans, tak mówię, naprawdę wyglądaliśmy nawet nieźle jak na taki krótki etap przygotowań, zgrania, więc wyglądało to bardzo przyzwoicie. Tutaj przyjeżdżaliśmy z dużą przewagą już punktową, więc musieliśmy tylko zrobić taką kropkę na D postawić. Zrobiliśmy to i po tym turnieju trzeba już tylko zapomnieć. Oczywiście wyciągnąć jakieś tam wnioski z tych wszystkich spotkań, ale trzeba tu zapomnieć i skupić się teraz na lidze światowej. Czego spodziewa się po biało-czerwonych w meczu, który zagracie w Brazylii, a później będą jeszcze dwa ważne mecze z Włochami. Jeden grany w Bari, drugi na stadionie tenisowym. Najpierw będzie ta Brazylia, na pewno wszyscy mam nadzieję, że się będą spodziewać walki. No, mam nadzieję, że nikt się tam z nas nie podda, żaden z zawodników, że nie podda się i nie przestraszy się wielkiej Brazylii. Więc będziemy musieli tam pojechać i zagrać tyle, na ile umiemy. A nuż może się uda wygrać. Na pewno nie będziemy tam jechać i nie przegramy tych spotkań.